Jak Dębiczanie spędzają święta Bożego Narodzenia? Jaki prezent chcieliby otrzymać? I czego sobie życzą z okazji tych świąt? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Święta to magiczny, bardzo radosny, rodzinny, obfitujący w liczne tradycje i zwyczaje okres w roku. Mieszkańcy Dębicy zgodnie podkreślali, że Boże Narodzenie to przede wszystkim okazja do spotkań z bliskimi. Zapytaliśmy Dębiczan, jak przygotowują się do świąt. Najpierw duchowo, no do spowiedź święta, a potem no coś w domu trzeba ogarnąć, tak jak wszędzie, to i u mnie też. Pierożków już sobie narobiłam, ponieważ ja nie będę miała Wigilii w domu, tylko u córki. Robię zakupy, sprzątam, mam zamiar coś ugotować, upiec. Mieszkamy sami, starsi ludzie, dopiero dzieci przyjeżdżają i będziemy wspólnie przygotowywać. Święta to również czas biesiadowania przy stole i degustowania pysznych potraw. A pana ulubiona potrawa świąteczna? No i karpie, i inne, i śledzie, nie śledzie, i te łóżka, nie łóżka. Kto gotuje w tym roku? Ja gotuję, bo nauczyłem się gotować dobrze i żona mi nauczyła gotować. I gotuję i karp, i wigilia jakąś. Będzie 12 potraw? Proszę tak, co roku mam 12 potraw. Mieszkańcy Dębicy za pośrednictwem Polskiej Telewizji Regionalnej mogli również złożyć życzenia swoim najbliższym. Całej rodzinie na dzień dzisiejszy. Przede wszystkim zdrowia, bo wiem sama po sobie, że przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Życzenia osobiste, żeby się spełniły. Przede wszystkim zdrowia i pokoju, bo nam wisi na włosku to wszystko, mówiąc szczerze. Więcej życzeń od mieszkańców Dębicy w świątecznej sądzie na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej oraz internecie na portalu pod adresem www.ptvr.pl.